funduszami lub chciałby jeszcze raz wspomóc i zobaczyć nie tylko pary poszczególnie, ale cały zespół w Strojach, zapraszamy Państwa w niedzielę na godzinę 16 na terenie przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Będzie można podziwiać 2 lipca w naszej miejskiej hali widowiskowo-sportowej na 9. międzynarodowym i 13. ogólnopolskim turnieju tańców polskich. 2 lipca. Pytające osoby między 20 a 40 rokiem życia, choroba w żaden sposób nie wpływa na długość życia. Takie bogactwo muzyki, kroków, figur, swoich tańców i wstydzi się tego. Gorące, gorące brawa! Państwo widzą, co tańczę, tancerz to styl i inny charakter. Taniec jest uniwersalnym językiem. Znając kroki i figury, można tańczyć z każdym i wszędzie.